Witajcie! Postanowiłem dziś omówić dla Was trzeci sezon serialu Cobra Kai, który pojawił się na platformie Netflix 1 stycznia. Zaznaczam, że w odcinku znajduje się masa spoilerów. Zacznijmy od fabuły. Od szkolnej bójki minęły 2 tygodnie. Miguel wciąż jest w śpiączce, zaś Daniel i Johnny łączą siły, by odnaleźć Robiego, który ukrywa się przed konsekwencjami. Faceci jednak nie mogą się dogadać, przez co dochodzi do bójki i rozdzielenia się. Daniel wyrabia Robiego, który zostaje aresztowany. Tymczasem Chris szkoli Cobra Kai, by nigdy nie odpuszczali i atakowali pierwsi. Daniel ma również kłopoty w pracy, przez co musi udać się do Japonii w sprawach biznesowych. Tam spotyka miłość dzieciństwa oraz wroga. Okazuje się, że się zmienił. Oczywiście chodzi o tego wroga. Tymczasem Robi w więzieniu sobie nie radzi, gdyż jest zgnębiony. Ostatecznie jednak odpłaca się przeciwnikom. W sezonie nie pojawia się również Aisha, która zmieniła szkołę, oraz Raymond, który dostał zakaz zbliżania się do osób niepełnoletnich. Osobiście sezon mi się bardzo podobał, jeżeli poprzednie sezony przypadły Wam do gustu, po obejrzeniu trzeciego sezonu się nie zawiedziecie. Robi po wyjściu z aresztu dołącza do Chrisa, powracają również Kyler, Jasmine i Brooks. Widzimy również masę retrospekcji z przeszłości Chrisa. Pojawia się kilka postaci z serii Karate Kid, takich jak Kumiko, Hausen czy Ali. Zagłębiamy się też w historię karate. Miguel po kilku odcinkach ostatecznie staje na nogi przy pomocy Johnego. On sam spotyka się z matką Miguela, lecz w międzyczasie nie może zapomnieć o Ali. Lekko jednak podczas oglądania wnerwia błyskawiczna zmiana charakteru postaci. Ktoś, kto jest w Cobra Kai, zawsze musi być zły, zaś członek Miyagi-Do lub Orliego Kła jest dobry po prostu. A właśnie, bo Johnny po stracie swojego dojo założył nowe wraz z Miguelem, a więc Orli Kieł, do którego doszło kilku dawnych członków Cobra Kai. A więc skracając finał, to Robi dołączył do Chrisa, dochodzi również do bójki Miyagi-Do i Orliego Kła z Cobra Kai. Później Chrisa odwiedza Johnny i dochodzi do ich bójki. Johnny przypadkowo rani Robiego, potem przylatują Miguel i Sam. No i jest taki zbiór osób. Też Daniel tam uczestniczy. No i się okazuje, że jeżeli turniej wygra drużyna Chrisa, no to Daniel i Johnny będą musieli odejść. Zaś jeżeli turniej zwycięży Daniel i Johnny, no to Chris sobie tam odejdzie. No więc dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Widzimy się w kolejnym. No i do zobaczenia. Na razie. Cześć.